Dzień dobry, Tomski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2. I tym razem zajmiemy się zadaniem, które może umożliwi nam wejście jednak do gildii złodziei, a mianowicie rzucimy ten czar amnezji, czy jak mu tam było, który właśnie otrzymaliśmy od alchemika, leczenia ran, nie to... Rany boskie, znowu osami wleciała? O, co to jest, wiesz? Dobra, nie wiem co to jest. Ale tak, mała burza ognia, zniszczenie ożywieńca, leczenie lekkich ran, otchłań, właśnie, to jest ten czar. Zaznaczymy go sobie pod piątkę. I lecimy do Nagura. Jeżeli by się udało i mój chytry plan zadziała, wtedy nie będzie on pamiętał, że byłem strażnikiem i będziemy mogli przyjąć od niego zadanie. Byłoby super. Świetnie. Dobra. Piątka. Trzymaj się ode mnie z daleka z tą swoją magią. Widzisz, aha, koniec. Takie trudne. Dobra. No i zadziałało? Wszystko w porządku. Nic nie powiem moim przed... Dupa. Hej. Wszystko w po... Dupa. Nie zadziałało. Ty... No nic, mój chytry plan jednak się nie powiódł. Cóż, będziemy musieli znaleźć inne miejsce, gdzie możemy odzyskać łuk Bospera, a także wejść do gildii. Niestety ja tego nie pamiętam. Wiem, że tam napisaliście mi, że trzeba z jakimś kolesiem na J pogadać i chyba to też zrobimy. Tylko, że musimy go najpierw znaleźć, to po pierwsze. Nie wiem, gdzie on się znajduje, więc tutaj chyba przerwę nagrywanie, jeżeli nie będę wiedział. I powiedzieliście mi, żebym odkupił ten talerz, który chyba sprzedałem Halvorowi. Pokaż mi swoje ryby. Właśnie. Ten talerz, niestety go odkupimy sobie. Bo on jest potrzebny do questu. Questa, którego wykonamy sobie na farmie. Jest trudno. Straciliśmy 200 sztuk złota, ale da się przeżyć. Zobaczmy, może tutaj, można tutaj wejść? Jakoś? A? Rycerze? Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. W sumie tutaj też jeszcze nie byłem. On myśli, że to takie łatwe. Zobaczmy. Tutaj trenują. Jest tu ktoś może ciekawy, z kim mógłbym porozmawiać? Nope. Wow. Wow. Dwa. Dobra. Zobaczmy, co tu się jeszcze w takim razie czai. I nic się tutaj nie czai, mam patelnię. Surowe mięso, zabierzemy je. So! Chodź tu, łoda! Łoda, chodź! Daj! Dobra. Zaciukany. I ja bym sobie jeszcze chciał zabrać tą patelnię, która tutaj leży, tak osobliwie i zachęcająco. Właśnie w tym miejscu przerobimy już całe mięso. Jakie mamy? I mam nadzieję, że to będzie działać. W ten sposób mi się nic nie pojawiło. Przepaliłem już wszystkie całe mięso. O mój Boże, tu trzeba czekać, aż się przepala. No dobra, to ja wrócę do was za chwilę. Okej, wracam ludziska i tak jeszcze tylko włączę sobie stopper ponownie. Przesmażyłem sobie całe mięso, troszkę to trwało, więc nie zamęczałem was oglądaniem tego nudnego elementu. I zobaczmy, co tu jeszcze jest. Co? Śledzie! Cudownie! Każde śledzie lubi. Wow, tu głęboko jest. Wolałbym tu nie włazić. Ciekawe, czy coś na tej wyspie coś jest ciekawego. Pewnie jest. Jakiś zębacz, rozkurwiacz tyłka i... coś, co zrobi mi źle, jak tam pójdę. Więc w takim razie jeszcze nie zawiesimy się na tych belach. Belzi! Nie rób mi tego, proszę. Dziękuję. Zapiszę sobie grę, ponieważ przepalenie 7 czy tam 50 fragmentów mięsa troszkę trwało i nie chciałem tego powtarzać. A sobie przejdziemy jeszcze tędy i zobaczymy, co jest przy okręcie paladynów. Gdzie to powinno być właśnie port. No, bomba. Znowu mi mieszka coś szwankuje? Nie. Sprawdzimy sobie jeszcze, co jest tutaj. I widzę, że na końcu może być coś ciekawego. A jak? I zbieg przez przeszkody. Hoja! Dobra. Wiem, że coś tam będzie ukryte. Jestem tego pewien. Gra nie pozostawia takich miejsc dla podróżników, których nic kompletnie nie ma. Ha! Co tu jest?
Strzała, świetnie. Mikstura, może być. Bryłka rudy? Urody, fakt? Coś tu jeszcze może jest w okolicy? Nie, ciekawe czy tu jest też ten wąż morski, który mnie zeżre, jeżeli wejdę do wody. Byłoby ciekawie. Bo chyba w trójce było coś takiego, że się... co to jest? No skarby niesamowite. Pamiętam, że w trójce chyba było właśnie coś takiego, że coś nas zżerało, jeżeli popłynęliśmy za daleko, czy to w Ryzenie było? Nie wiem, tak czy siak wolę nie próbować. Chyba, że Bezi pięknie skacze przez przeszkody. Zawodowy atleta, nie ma co. Ok, i zobaczmy jeszcze co jest tutaj. Nie, tutaj nic nie ma. Idziemy dalej do portu. No okej, to oczywiście nie wejdziemy, bo nas nie wpuszczą. Zresztą pewnie coś jest ukryte, tylko ja tego nie widzę. Mamy załadunek. No, na pewno nas nie puszczą. Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Nie ma tu nic do oglądania. Odejdź. Ciekawe, czy można. Muszę dostać się na statek. Armia smoków nadchodzi. Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. Boże, dołączyłem do fanatyków i szaleńców, którzy do ostatniej kropli krwi będą chronić tego kawałka drewna. Okej, zobaczmy jeszcze. Jak już tutaj jesteśmy, to przejdziemy się do końca tego tego... molo? tego doku. Na molo to nie wygląda. Chwała Inosowi! I teraz usiądziemy sobie na tej ławce i wspólnie będziemy podziwiać gwiazdy. Do reszty i tak do końca wszystkich odcinków. No, myślę, że wam podoba się ten sposób. Tutaj sobie zeskoczymy. O, zajebiście. Dobra. Płyń Bezi, zanim nam coś dupę odgryzie. Okej. Może lepiej nie? Nie wiem, czy jestem w stanie zabić te stwory. Będzie ciekawie. No dawaj. I tu jest jeden jaszczur. Kurde, którego ja bym wolał sobie może z ognistej strzały potraktować. O! Pięknie. Dobra. Podatny jest na to przynajmniej. Okej. No co, zeżarłem jaszczura swoją ognistą strzałą. Pięknie. Piracki kordeks. Nieźle, to jest dobra, niezła broń nawet. Jakbym wiedział wcześniej, to bym się po nią przeszedł. Jakiś jaszczur się tu zapuścił, który już niestety, inaczej niestety żyje, nie żyje. Tutaj mamy dodatkową patelnię, zupę rybną, wspaniale, więcej zasobów. Zawsze się opłaca troszkę poeksplorować. Może jeszcze jakaś jaskinia będzie. I miecz zniszczenia świata. Koniecznie. Redes polny, cudownie. Coś jeszcze? Nope. W takim razie, wiecie co, ja teraz przerwę nagrywanie do momentu, w którym znajdę tego kolesia, o którym pisaliście na J. Jordan, Jod, coś w tym rodzaju. ryby. I będziemy chcieli się dostać do gildii złodziei. Więc jak znajdę, to wrócę. No, heja, bo to oglądanie, jak ja się tutaj plączę, nie będzie pewnie dla was jakoś zbytnio atrakcyjnie. Atrakcyjne. No to heja. Winien przysługę. Pora, żebyś spłacił swój dług. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. Coś mi tu śmierdzi. No dobra, wznowiłem nagrywanie, bo trafiłem na tego kolesia. A co się stanie, jeśli odmówię? To byłoby bardzo głupie. Widzisz, ja wiem, że jesteś zbiegłym skazańcem. Jeżeli to się rozniesie,
możesz mieć poważne problemy. Dobrze, zrobię to. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. W zasadzie to możemy... pokaż mi co, możemy to rozwiązać na dwa sposoby. Albo doniesiemy André na niego, albo na tą Sarę. Ja chyba na niego, bo on mi się nie podoba. Pokaż mi co masz. Zobaczę co ma za towary, żebym niczego nie stracił. Sobie. Ciekawego. Halabarda, dobry krótki miecz. Nie, nic nas stąd nie interesuje. Ale za to możemy posprzedawać troszkę broni, tej której nie używamy przynajmniej. No i świetnie. Dobra, mamy 1500 złota. Muszę iść. I zobaczymy sobie jeszcze, co ma Sara. Wiem, że Sara może się nam jakoś odwdzięczyć za to, że właśnie, że jej chyba nie wsypiemy w ten sposób. Jaki idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. No widzisz, zawsze jakiś plus. Dobra, na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynajął najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Nie wierzę w to. A gdzie znajdujesz ta farma Akila? Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. No dobra, ale w takim razie pokaż mi swoje towary. Zobaczmy, co ona ma. Ona ma młot wojenny, dobry krótki miecz. I wiecie co? Lubię tę dziewczynę, więc ma fajny głos i przyjemny. Dlatego też pójdziemy do Lorda André, tylko najpierw oczywiście założymy swój... A poza tym nigdy nie rozwiązywałem tylko questa w ten sposób. Nie rozwiązywałem tylko questu w ten sposób i... Cóż, spróbujemy. No więc, najwyżej zobaczymy konsekwencje, jakie są przy takim wyborze. Co więcej, zabrania się wszelkich... Mam jakieś punkty? Mam, ale jeszcze za mało. Ile mam w ogóle do poziomu? Niedługo do poziomu, fajnie. Jeszcze około 500 doświadczenia. André? Mam ci coś do powiedzenia. Fajnie się zgłaszam do... to znaczy, zaczepiam przełożonego w ten sposób. Hej ty! Przełożony na mnie już łypie wzrokiem po prostu. Ja chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Kantar usiłuje się pozbyć Sary. Kupiec Kantar chce się pozbyć Sary. Sary? Tej, która sprzedaje broń na targowisku? Miałem podrzucić jej list, dowód na to, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Rozumiem. Z radością wypłacę nagrodę za tego drania. Możesz uznać, że już siedzi za kratami. Świetnie. Chcę na nagrodę. Mam jeszcze kogoś? Nope, nie mam. W takim razie zobaczymy od razu się z nim. Pewnie siedzi tutaj, teraz dupczyć będzie. Pięknie. No dobra, pogadam sobie z nim, zobaczymy co nam powie. Jeszcze pójdziemy do Sary i powiemy o wszystkim. Ostrzegałem cię, ale ty nie słuchasz. Omówmy to później. A teraz zjeżdżaj. Chcę odpocząć. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą konsekwencje tego wyboru, które aktualnie podjąłem. Pewnie naśle na mnie jakiś zbirów. To w dalszych rozdziałach, ale bo to ten gotyk jest właśnie tak skonstruowany, że konsekwencje tego, co robimy, odczujemy dopiero później. Ale zawsze się to inaczej troszkę potoczy. Idziemy teraz do Sary i powiemy o wszystkim. Jak to dobry strażnik miejski, z nadzieją na to, że będzie co nieco bardziej między nami, to znaczy, że poznamy się bliżej.
To znowu ty. Tak, Kantar próbował ciebie wrobić. Kantar próbował cię wrobić i przejąć twój interes. Wydałem go jednak Straży Miejskiej. W ten sposób sprowadziłeś na siebie gniew potężnego człowieka. Znam tego drania od dawna. Zawsze chciał zająć moje miejsce. Przyjmij tę broń jako wyraz mojej wdzięczności. No, świetnie, dostaliśmy jeszcze coś nawet. Co mi dałaś? Dałaś mi... powiedzmy, wartościowy przedmiot nawet. To znowu ty? Tak. Sprzedamy ci go od razu. Cudownie. I mamy dodatkową kasiorę. Jest świetnie. I ja bym chciał, mówiliście mi też, że trzeba dać temu kolesiowi gdzieś tutaj 1000 złota, tak? Daron? Zresztą sam nie wiem, za później się to zobaczę. Jak na razie ja się tutaj z wami żegnam i dalej szukam tego kolesia od Gilli Złodziei. No hej. No ludziska, chyba znalazłem tego kolesia, który rozpocznie dla nas quest, żeby dostać się do Gilli Złodziei. Znaczy nie dostać, tylko rozbić Gilli Złodziei, mianowicie Liora. Niech będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam Straż Miejską. Ja jestem ze Straży Miejskiej. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. O co dokładnie chodzi? Ktoś cię okradł? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Chyba kojarzę, kto to był. Mógłbym odzyskać dla ciebie twoje złoto. Mógłbym odzyskać twoje złoto. A? A czemu niby miałbyś to zrobić? Bo jestem ze straży. Chcę część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. No niech ci będzie. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Więc skąd pewność, że on to zrobił? Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Jesteś jakąś płotką śmieszną, ale dobra, zajmę się tym. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym Straż Miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Znajdzie się coś. Dobra, co do tego złodzieja? Pokaż mi swoje towary. Pokaż w ogóle mi, co tam. Co ty masz? Kostur sędziego. Nic ciekawego raczej. Plus zaklęcie światło. Nie. Nic od ciebie nie chcę. Ale idziemy poszukać tego złodzieja. Może zdejmiemy sobie naszą zbroję, bo oni zawsze kiepsko reagują na widok pancerza strażnika. Nie wiem. Nikt nie lubi straży, chyba. No, może mi ci, którzy mają jakieś szemrane interesy. Cześć Bartok. Widzimy na polowanie. Widziałem 3 cieniostwory naraz. Wiem, że się cieszysz. Bartok zemdlał. Dobra, gdzieś tu powinno być chyba ten Rengaru. Rengar? Hey. Jesteś ty? Hej, co słychać? Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz na paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Spokojnie to raczej ty masz w głowie aktualnie. Jak się mają sprawy z orkami? Możesz mi... Może jeszcze jedno piwko? Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Daliśmy mu piwo chyba. Może coś nam powie przy okazji? Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego
zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Zwłaszcza, że ja wybiłem większość ich populacji w pierwszej części gry. Chyba, że szybko się mnożą. A jak się mają sprawy z orkami? Jeszcze raz to zapytam. Jak się Nie ma się czym martwić, paladyni i my, strażnicy. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Spoko, przekażę. To nie jesteś ty, a słuchajcie, Ulf? Słuchajcie, mieszkańcy. Co tu porabiasz? Co tu porabiasz? Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co wykonuję następuje. Zlecenia magów od i chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Klasztoru. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, karczmarze? Niech wstępują w szeregi jest ten straży. Miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na Placu Świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. No okej, a co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? My, nowicjusze, poszukujemy oświecenia w modlitwie do Inosa. Pod nadzorem magów przyswajamy też podstawy wiary. Służymy im, by oni mogli służyć Inosowi. No i przygotowujemy się do zjednoczenia z ogniem. No to macie, to bardzo intensywny trening, widzę. Dobra, zabierz mnie do klasztoru? Nie, to mnie nie interesuje na razie. A ja chciałbym zobaczyć, gdzie jest ten koleś, którego szukam aktualnie. Słuchajcie, i tak jak było poprzednio, zwrócę do was za chwilkę. Heja. No dobra, znalazłem tego Rengaru, nie stał zbytnio daleko od nas i pogadamy z nim. Nie potrafi niczego. Jura mówi, że masz jego pieniądze. Jura mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Chodź tu! Chodź tu! What the fuck, jak on tak szybko biega? O nie, mój panie, jesteś mój! Zaszlachtuję jak wieprza. What the fuck? Któryś tu jest sprint, czy mi się tylko wydaje? No nic. Damy na skróty! Chodź tu! Chodź tu, kurwa! Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Parkour biać! Ukradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Teraz gadaj, kim jesteś. Teraz gadaj, kim jesteś. Jestem tylko nędzarzem starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało? W mieście pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Zasługuje na udział. Zwróć. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa. A teraz pozwól mi odejść. Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Twojej krwi i duszy. A poza tym, moglibyśmy wyczyścić samochód. Stoi przed frontową bramą. Wonston, nie chcę cię oglądać twojej gęby. Dopilnuję, abyś trafił za kratki. Dlaczego miałbym chcieć to zrobić? W mieście dobrze jest znać pewnych ludzi i zawsze stać po ich stronie. Mogę szepnąć dobre słówko na twój temat tu i tam. Reszta zależy od ciebie. Ha! Ja mam własne plany wobec was, wszystkich złodziei. Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. No uważaj widzisz. Jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Ja, mam to gdzieś. Na tym mi właśnie zależy najbardziej. Jestem strażnikiem i rozgniotę wasze nędzne towarzystwo niczym robaki. Dobra, idziemy do lorda André, doniesiemy mu i teraz powinniśmy odblokować sobie quest, jak mi pisaliście. Na pewnego zabójcę, który będzie chciał z nami pogadać, po przyjacielsku oczywiście. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengaru, okradł kupca Jorę.
Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. No i świetnie. Oto twoje pieniądze. Mamy kolejną kasę. Doskonale. I ile mi jeszcze brakuje do poziomu? O, sporo. Coś chyba źle wyliczyłem ostatnio. No. Dobra, idziemy teraz do Jory. Powiemy mu, czy zwrócimy mu jego kasę i weźmiemy też swój udział przy okazji. A następnie lecimy do Cardiffa w Dolnym Mieście, gdzie będziemy pewnie poinformowani o tym, że ktoś chce się z nami zobaczyć. I jakże oczywiście pójdziemy tam od razu. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Jora? Pracuję niemal przez cały dzień. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Jasne. Wciąż nad tym pracuję? Tak, złapałem go bez problemu. Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? No mam je! Widzę, że gadamy po waleńsku. Jak walenie, czyli... O, to będzie już tu złota, które ci ukradł. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Ciekawe, czy przeżylibyście cały let's play prowadzony po waleńsku. Nie chcę część złota jako nagrodę. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Oż ty! Odłóż tę broń. Boże, nawet kobieta by się na mnie rzuciła. Wszyscy na mnie patrzą. Nawet dzieci za chwilę wyciągną swoje sztylety. Fresh meat! Świeże mięsko na przemiał. Jednym słowem. No dobra. Myślałem, że dostanę tam jakąś kasiorę. Od niego. A ty mnie wycyganił. Dobrze przynajmniej, że doświadczenie dostałem. A teraz lecimy do Cardiffa. Skrótem. Świetnie. Parkour, jednym słowem. Teraz tędy i do knajpki. Przed nią oczywiście zrobimy sobie save'a. A tego... kolesia, który zostanie na nas wysłany, zabije. Bo nie lubię płatnych morderców. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Dobra, przede wszystkim zapiszemy sobie tutaj grę. Bo nie wiem, czy muszę wejść, mogę wejść w zbroi, czy muszę wejść bez zbroi. 85. Hej, ty, właśnie. Podejdź tutaj. Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Mówisz zapłacić mieczem po łbie? Albo powiedzmy, wsadzić cię za kratki za czerpanie korzyści majątkowych od informacji. A podatek to odprowadzasz? Daj mi coś do picia. Potrzebuję informacji. Co możesz mi powiedzieć? Jak wygląda ten człowiek? Sami go znajdziemy. Wiem, jak wygląda ten człowiek. Idę go właśnie zabić. O Boże. To jest zły dzień tego gościa. Właśnie zaczął zadar z szaleńcem. A tak na serio, to on jest dość dobrym wojownikiem. I mogę mieć z nim jako takie problemy. Przynajmniej mam nadzieję, że pancerz tutaj pomoże. Ewentualnie 86. Sejwol. I lecimy dalej. Żyć w niedobrych czasach. Właśnie. Odłóż broń. Pożałujesz Wybacz. Tego. Wow, koleś naprawdę nie jest zły. Dobra. Lepiej go sobie pozbędziemy się. On jest dość niezły, ale my jesteśmy lepsi. Pokaż mu! Boże, moja mysza jest koszmarna.
Kiepski tasak, Attila, właśnie miałeś kuszę, od razu kluczyk. Nie ma czego plądrować. Doskonale. Więc tak, najpierw to bym chciał się uleczyć. Troszkę zjemy owadzie mięso. Poczekam aż wstanie. Wtedy będzie w stosunku do nas raczej bezbronny. Aż żebym jakiś tam toporek miał. No co, wstajesz, czy ty dead jesteś? Nie ma czego plądrować. Wow, chyba go zabiłem. Nie ma czego plądrować. O. Tia, moi drodzy, zabiłem go niestety. No trudno, to już nikomu nie powiesz. I zobaczmy ten kluczyk, który dostaliśmy. Klucz do magazynu, kufra, klucz. Klucz do skrzynki Sardasa, zardzewiały klucz. Ten klucz od nie opar się działaniu działaniu słonej morskiej wody, więc... Moi drodzy, do Gildii Złodziei. Udam się w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i hejka!